My serdecznie znajdujemy się w warszawskim Torwarze. Jesteśmy świeżutko po walce Arbiego. Arbi, przede wszystkim gratulacje na wygranej walki. Przebyłeś 2017 bardzo mocnym przytupem. Powiedz, czy jesteś z siebie zadowolony? Witam wszystkich. Jestem, jak już stopnie, jestem zadowolony z tego swojego walki, ale jakby nie patrzeć cały game plan, nie trzymałem się tak, jak trenery postawili. Ale najważniejsze, liczy się wygrana walka, jestem zadowolony, więc pójdę do domu zjeść normalnie. Powiedz, jaki był w takim razie game plan twój? Game plan był taki, że muszę było cały czas pracować prostymi ciosami i cały czas dużo kopać. Więc zacząłem kopać go, jakby nie patrzeć, i mało był dynamiczny, i jak zadało to sierpu, to wchodziło sierpu, więc nie chciało ryzykować. W pierwszej rundzie starałem się iść dalej, robić stójce, a potem już trenery krzyczeli, żeby cały czas pracował tam, gdzie jestem, mocniejsze strony, jakby nie patrzeć na tym. Nie. Chodzi mi o to, że jak pierwsza walka była, debiut miałem w Fight Exclusive, znacie, więc liczy się, no i właśnie się wygrana walka po ostatniej swojej walce, więc poszedłem do parteru, gdzie ja czuję się lepiej. Te prawe overhandy wchodziły na szczękę rywala? No wchodzili, tylko było tak, że nie wiem, dlaczego sam nie szedłem dalej. Mogłem do tego dokładać kopnięcie kolany, ale nie robiłem tego, więc nie wiem. Zastanawiałem się po pierwszej rundzie, dlaczego ja dalej tego nie robiłem. Arbi, powiedz, jakieś kontuzje po walce? Dobrze się czujesz? Nie, nic, bez żadnych kontuzji. Bardzo dobrze się czuję. Po prostu chcę jak najszybciej wrócić. I bardzo chciałbym dziękować włodarzu Fena. I jak najszybciej chciałbym z powrotem zawalczyć, po prostu, żeby nie było tak, że ten przerwę, rok robię przerwę cały czas, żeby nie było tego, że iść cały czas 2-3 walki rocznie minimum zrobić. No właśnie, Arbi, bo w tamtym roku zawalczyłeś WCA jedną walkę, zrobiłeś tylko jedną walkę i powiedz nam w takim razie, no, jakie plany są dalej na 2017? Plany na 2017, tak jak my ostatnio rozmawialiśmy, WCA, wejść mocno i zrobić jak najszybciej nazwisko i iść dalej jak najmocniejszymi przeciwnikami, ale tak jak wiemy, w Polsce nie są tak duże organizacje, że nie ma szansy, każdej chwili był w formie, albo nie odpowiadało termin walki, albo nie byłem przygotowany, albo za blisko było, nie mogłem rzucać wagi, dlatego tak duże przerwy miałem, a więc teraz myślę, że jak mam ustatkowaną jedną organizację, jak jestem, to myślę, że mogę cały czas pracować, wiedzieć swoje terminy, kiedy walczę i trenować mocno. Arbi, powiedz nam jeszcze, jak przebiegały przygotowania. Kto w ogóle jest odpowiedzialny za twój sukces? Na moje przygotowanie cały czas prowadzę jakby główny trener Robert Joć. Bardzo dziękuję mu za to. Trenuję na co dzień, tak jak wszyscy wiecie, w Warszawskim Centrum Atletyki i mam bardzo mocnego zapasu trenera Hasana, od nas chłopak z Czeczenii. I z wszystkimi chłopakami trenuję, Anzorem, Kubem, Mansurem, wszystkimi. Mamy bardzo dobrą ekipę na tej wagi, której teraz ja jestem, 6-1, 7-0 i wszystko poszło tam i robiłem obozy w Olsztynie, chodziłem na sparingi, jeździłem chłopakami, a tak było wszystko u siebie, więc teraz mam takie plany, żeby jechać gdzieś na dobrą stójkę, żeby robić stójkę. Może Tajlandia? Byłoby fajnie, trochę muszę sponsorów pocisnąć, żeby oni pomagali, więc tak byłoby dużo lepiej. W ten sposób mam nadzieję, że pojadę. Kiedyś mam ochotę pojechać tam. Arbi, pierwsza walka w 6-1. Ja pamiętam, że tak jak pierwszy raz bijałeś 6-6, to tam trenerzy jeszcze wtedy, Piotr Jeleniewski, twierdzili, że dość ciężko przechodziłeś to zbijanie. To zbijanie do 6-1 jakoś bardzo cię wymęczyło? Było ciężko te kilogramy w ostatnich dniach zwłaszcza zbijać? Jak to było z twoją wagą? Powiem tak, jak ja zbijałem 6-6 wagi, wcześniej biłem się 7-0, 7-7 nawet biłem się. I teraz śmieję się, jak robiłem przygotowanie, teraz pracowałem i te Jacek Feldmanem, bardzo jemu za to dziękuję. Pierwszy raz w życiu miałem taki dobry form, w ogóle w życiowej formie można powiedzieć, że byłem dzisiaj. Tak dobrze zbijałem wagi i bez żadnych problemów. Jedyny 300 gram problem był tym, że jak ja przyszedłem na ważeniu, to około było 12. U mnie było w domu dwie wagi na dwóch wagach, pokazywało 100 gram więcej. Ja pomyślałem, jak założę kurtkę, pojadę 100 gram, na samochodzie mnie zejdzie. I przyjechałem, tam było 300 gramów więcej, więc to było jedyny problem, a mnie nie chciało się czekać do 17 na ważenie przez 300 gramów. Powiedziałem, odpuśćcie to, róbcie dalej co chcecie po prostu. Nie chciało mi się kilka godzin czekać przez 300 gramów i woda, że
Fener dziękuję im za to, że powiedzieli, dobrze, przechodzisz, nie ma problemu. Przeciwnik zgodził się, Paweł Jóźwiak zgodził się. A lepiej traktuje Cię Fener, czy lepiej traktowało Cię KSW, jak to jest w kontakcie z włodarzami? Powiem tak, z KSW w ogóle nie mogę powiedzieć, ani KSW traktowało gorzej, ani Fener traktuje lepiej, bo z Fenerem mam bardzo dużo lepszy kontakt, bo każdej chwili mogę zadzwonić do Bartka, do Pawła i co ja chcę, oni ode mnie naprawdę przyjemnością dzwonię do nich, jak dzwonię, nie tak, że kurwa, muszę z nimi gadać, nie chciało mi się tego, nie ma coś takiego. Chęcią dzwonię cokolwiek, jakie takie małe drobiazgi jak mam, od razu dzwonię, od razu tłumaczą mnie i naprawdę współpraca z Fenerem, jestem bardzo zadowolony. Arbi, w takim razie powiedz nam jeszcze szybciutko, jeżeli chodzi o współpracę z Mariuszem Podzianowskim. Współpracujecie dalej do następnej gali KSW, czy jak to wygląda, powiedz? Oczywiście współpracuję z Mariuszem, dzisiaj dzwonię, nie mówię, że trzyma kciuki, więc muszę zadzwonić do niego, powiedział po walce koniecznie zadzwonić, zapomniałem. Pracuję z Mariuszem, od poniedziałku wracam na treningi i Mariusz jest w dobrej formie. Ostatnio przed walką spotkaliśmy, zrobiłem mu taki testowy trening, jest w dobrej formie i jestem cały czas z nim w kontakcie. Z nim idzie współpraca, idzie. Myślę, że współpraca jestem, ja jestem zadowolony. Przede wszystkim on też myślę, że jest zadowolony. Jakby nie byłby zadowolony, nie robiłbym. I jestem zadowolony, idzie współpraca. Arbi, coś na koniec chciałbyś jeszcze dodać? Tak, bardzo chciałbym dziękować włodarzu Fenerem, tak jak wcześniej mówiłem, za to, że dali mnie taką szansę, żeby pokazać. Także chciałbym podziękować Jacku Feldmanu za to, że tak zadbał się o moje zdrowie. Naprawdę to jest bardzo ważne. Nigdzie w życiu nie myślałem, że dieta jest takim ważnym rzeczem i dzisiaj mnie to udowodnił kompletnie. I chciałbym bardzo dziękować swoim sponsorom, przede wszystkim Renowa firma Bariera Dźwięki, Autopasie, Pitbull, Olymp, kogo jeszcze mam. Oczywiście jeszcze chciałbym bardzo dziękować Koko, doktor Koko, wodę kokosowy i tyle. I chciałbym bardzo dziękować Warszawskim Centrum Atletyki, wszystkim tym, którzy pracują tam, wspierali mnie, przyjechali tutaj dziewczyny, które ja prowadzę trening, prowadzę w Warszawskim Centrum Atletyki zajęcie kickboxingu dla kobiet i zapraszam kobiety was wszystkich. I wszystkim to, przede wszystkim całym teamom, którzy pomagali mnie, żeby wspierali, żeby ja szedł dalej, że kiedy ciężko było, mówili dawaj, Arbi, musisz stać, dalej iść. Chciałbym życzyć Emil Różewskiemu życzenie, że walczy w przyszłym tygodniu. Trzymam za niego kciuki, bardzo, bardzo chcę, żeby on wygrał naprawdę. I tak jakbyś sam walczył, cały czas pisał do mnie, Arbi, jak się czujesz, jak tam, co tam. I dziękuję całym teamu. Arbi, w takim razie jeszcze raz gratuluję wygranej walki. Z przytupem wszedłeś w ten 2017. No i oczywiście powodzenia w przyszłości. Bardzo wam dziękuję. Wszystkim pozdrawiam. Dziękuję. Idę stąd.